Dobra, czas na jakiś konkurs. Dzień dobry. Dzisiaj dniówka prosto z pola bitwy, no właściwie prosto z piekła. W tle za mną stream Diablo 3, który możecie oglądać w czasie, gdy nie oglądacie dniówki. Yo dog. I który trwa cały dzień i już trochę jesteśmy zmęczeni tą grą, ale nie ukrywam, że patrzenie na Diablo 3 wciąga tak jak granie w Diablo 3, bo pograłem trochę, a w domu też pewnie będę jeszcze grał, natomiast patrzenie na Pawła i na tę grę i na to, jak się zmieniła, sprawia mi nieukrywaną radość. Zresztą porównanie jej z Diablo 2 też wypadło na korzyść, chociaż pewnych rzeczy mogli jednak nie upraszczać. No ale więcej o tym pewnie w jakimś tekście. Już się parę razy dzieliliśmy pierwszymi wrażeniami z bety, ale zawsze można zrobić drugie. Zresztą, nie mamy wiele czasu na dzielenie się wrażeniami z bety. Tak, kwestie rozgrywkowe są bardzo ważne. Nie mamy wiele czasu na dzielenie się wrażeniami z bety, bowiem dzisiaj ogłoszono, że Diablo będzie miało premierę dokładnie za 2 miesiące. 15 maja pojawi się Diablo na pecetach. Na Poligami znajdziecie i cenę, i opis edycji kolekcjonerskiej, i wszystko, co chcielibyście wiedzieć na temat tego wydania. I to jest jedno z ważniejszych wydarzeń dzisiaj, oprócz naszego streamu oczywiście, gdzie rozdajemy klucze do bety Diablo. Jeśli ktoś się nie załapał na stream, a chciałby klucz, to jutro i pojutrze pojawią się na Poligami quizy, gdzie będziecie mogli za wiedzę o Diablo wygrać dostęp do Diablo 3. No to chyba uczciwy deal. Poza tym w ogóle dzień nam mija jakoś tak pod znakiem powrotu do starych serii, bowiem Brian Fargo na Kickstarterze zdołał zebrać 900 tysięcy dolarów, które ma mu posłużyć do reaktywacji serii Wasteland. I za tą sumę, która cały czas rośnie, zrobi Wasteland 2, nowy RPG w postapokaliptycznym świecie. Życzymy powodzenia. Dorzuciłem swoje parę groszy i mam nadzieję, że ten projekt wypali. No i kolejne odgrzebanie znanej marki to strona Baldur's Gate.com, która znienacka w nocy zaczęła odliczać 24 godziny. One miną dzisiaj o 19 i o 19 dowiemy się właściwie, co to miało być, to nowe Baldur's Gate. Czy będzie to faktycznie nowa część, na co wiele osób liczy, aczkolwiek jest to największe ryzyko. Czy też będzie to jakiś remake w HD, albo może wersja na iOS-a. Coś, co przypomniałoby nam starego Baldura w nowych szatach. Nie wiadomo, o 19 albo o 20, ślub, czy o 20, przepraszam, powinniśmy się dowiedzieć, co to będzie. Oczywiście jak tylko się dowiemy, to napiszemy, zresztą wy pewnie też będziecie obserwować stronę Baldur's Gate. Poza tym na Poligami pojawiły się odpowiedzi na wasze pytania o FIFA Street. Możecie się dowiedzieć, czy jest lepsza od FIFA 12 albo 11 oraz wiele innych rzeczy. Maciu jest naszym specem od gier sportowych i on pograł i chyba był w miarę zadowolony z tej FIFA, chociaż widziałem, że na Twitterze narzekał, więc przeczytajcie te odpowiedzi, a wy wnioskujecie z nich, jakie jest pierwsze zdanie Maciu o tej grze. Poza tym na Poligami nowy champion w League of Legends. Wreszcie doczekaliśmy się nowej postaci wsparcia, która dodatkowo jest z sympatycznej rasy Yordle, jak na przykład Tristana czy Rumble. Jako wielbiciel Yordle i wielbiciel supportów jestem bardzo zadowolony. Tylko czemu postać ma takie głupie imię, które brzmi Lulu? No cóż, będę to musiał jakoś przeżyć. Konrad znalazł trochę informacji o umiejętnościach. Nie jest to tak dokładne info jak w przypadku Fiory, ale i tak staraliśmy się mniej więcej wam tego czempiona przedstawić. Za tydzień dokładnie pojawi się on w League of Legends i będzie można nim grać. Paweł w tej chwili gra z czytelnikami w betę, więc jeśli dostaliście dzisiaj klucz, to może się jeszcze załapiemy na jakieś wspólne mecze, bo u nas w redakcji też wzięliśmy kilka kluczy, żeby móc jeszcze potestować multiplayera. Może i wam się uda. Wracając jeszcze do Poligami, za chwilę pojawi się notka o nowym Indie Royal, gdzie główną grą jest polski Hard Reset, więc jeśli chcecie mieć tę grę, a przy okazji wesprzeć niezależnych twórców, to możecie ją nabyć wcale nie tak drogo. Ostatnio cena wynosiła jakieś 3,5 euro, ale wiadomo, że w Indie Royal ona rośnie z każdą wpłatą. Dopóki ktoś nie wpłaci jakiejś dużej kwoty i wtedy ta cena spada, potem znowu rośnie i tak dalej. W każdym razie o Indie Royale za chwilę przeczytacie na Poligami. Pewnie jak będziecie oglądać dniówkę, zawirowanie czasowe, to to już tam będzie i będziecie mogli kliknąć i dowiedzieć się, gdzie ten Hard Reset tak niedrogo można kupić. Zresztą inicjatywę Indie Royale pewnie już znacie, bo pisaliśmy o niej parę razy na Poligami. I jeszcze ciekawa informacja pojawiła się dzisiaj o polskiej grze Serce i Rozum, która została wyprodukowana na urządzenia przenośne. W związek z jej wyprodukowaniem ma duża firma telekomunikacyjna i Piotrek wydawał się całkiem zainteresowany tą produkcją. Jak wiadomo, Piotrek jest zainteresowany wieloma produkcjami na iOS i tym podobne sprzęty, więc możecie przeczytać to, co tam wypisywał. Tam są jakieś rewelacje, jakoby miała przegonić Angry Birds, no ale sugeruję przeczytać cały tekst, zanim weźmiemy się za takie oceny. No i to chyba wszystko, co pojawiło się dzisiaj na Poligami. Zerkam tu na moją kartkę, bo biegam. Najpierw brałem udział w tym streamie, teraz kończę recenzję gry Binary Domain, która też niedługo powinna się pojawić na Poligami, ale nie obiecuję wam, że to będzie dzisiaj. Prawdopodobnie raczej jutro. Jak idzie, Paweł? Dobrze idzie.
Nie wyglądasz na zadowolonego. Uśmiechnij się, to jest Diablo 3. Czekaliśmy na nie ile lat? Ale to beta już była pół roku. Ale ile lat czekaliśmy na Diablo 3? To nie wiem. Paweł nie wygląda na powalonego, ja tam po powrocie do domu z chęcią zanurzę się w niby stare i znajome, a jednak nowe lochy. To była dniówka poligamia.pl, dzisiaj i na żywo, i z taśmy. Do zobaczenia jutro z kimś z nas z redakcji w dniówce. Cześć! Tak, zadanie konkursu jest takie, że jest to zadanie dla osób, które śledzą nasz stream już jakiegoś czasu.